Wakacyjne prace dotyczyły i dotyczą nadal przede wszystkim takich kwestii jak remont korytarzy, dachów, toalet czy komina. W publicznej szkole podstawowej nr 3 obecnie remontowany jest cały górny korytarz wraz z podłogą, a było to zalecenie komendanta powiatowego Straży Pożarnej. Cała inwestycja to jest około 39 1700 zł. Remont się rozpoczął zaraz po zakończeniu roku szkolnego, ponieważ nie można było tego wcześniej zrobić, bo to podłoga, prawda? No, podłogę trzeba było wymienić, bo uginała się ta podłoga, była niestabilna. No w tej chwili sami za chwilę Państwo zobaczycie, że to o wiele lepiej wygląda, jak wyglądało. Dyrektor szkoły Maria Juszkowicz cały czas stara się, by szkoła rozkwitała nowym blaskiem i kiedy tylko jest taka możliwość, podejmuje się wszelkich napraw i modernizacji. Zaczęłam swoją kadencję od remontu w ogóle szkoły. Było to ogromne przedsięwzięcie dla początkującego dyrektora, wiadomo. Później miałam też w międzyczasie zalaną szkołę, więc następne remonty też trwały. W tamtym roku była budowa placu zabaw w ramach radosnej szkoły, prawda, z tego projektu rządowego. Także cały czas w zasadzie tutaj remontuję. Wczoraj został zainstalowany też taki mały dodatkowy sprzęt przy placu zabaw dzięki tutaj naszemu sołtysowi panu Kudybie i też możemy to zobaczyć, także dla dzieciaków to już wielka atrakcja. Karuzela nie mogła jednak zostać wmontowana w plac zabaw ze względu na konieczność zachowania tak zwanej strefy bezpieczeństwa. Prace w szkołach rozpoczęły się początkiem lipca i potrwają do 1 września bieżącego roku.